Dzień dobry, witam w filii numer 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu i zapraszam do kolejnego rzutu krótką piłką. W październiku w Głogowie odbył się już po raz 28 bardzo ceniony i ciekawy festiwal literacki, mianowicie Głogowskie Konfrontacje Literackie. Jednym z organizatorów tej imprezy jest prezes Głogowskiego Towarzystwa Literackiego Krzysztof Jeleń, animator życia kulturalnego w swoim regionie, ale przede wszystkim poeta. I to właśnie jego twórczości przyjrzymy się dzisiaj w krótkiej piłce. Krzysztof Jeleń, urodzony w 1963 roku. Poeta, tłumacz poezji francuskojęzycznej, nauczyciel języka francuskiego, filozofii i etyki w drugim liceum ogólnokształcącym w Głogowie. Autor 12 tomików poetyckich i licznych tłumaczeń poezji z języka francuskiego. Poliglota, zna 8 języków, miłośnik biegania i kina. Jak napisał we wstępie do wyboru wierszy wydanego w 2021 roku, 40 lat temu takim wyróżnieniem zaczęła się moja przygoda z poezją. Byłem wówczas uczniem trzeciej klasy liceum ogólnokształcącego w Lubinie. Ta ponad 40-letnia dziś już przygoda zaowocowała 12 tomami poezji, ale skupimy się na jednym, na wydanym w 2018 roku zbiorze pod tytułem Kiedyś spróbujemy skoczyć tam razem. Czego możecie spodziewać się po tym tomie? Formalnie szykujcie się na skok w poezję opartą na porządnych, klasycznych wzorcach. Jeleń potrafi bardzo dobrze rymować, chociaż akurat w tej książce przeważają wiersze białe. Niemniej kompozycje utworów, środki stylistyczne, bogactwo tropów, inspiracji i wreszcie piękna polszczyzna, to wszystko można powiedzieć z repozytorium klasycznego wiersza. Bo nie o eksperymenty mu chodzi, a o to, żeby powiedzieć coś ważnego. Bądź to intymnie ważnego, bądź uniwersalnie ważnego, ale słowa zawsze ewidentnie służą komunikatowi, nie są materią samą dla siebie. Jeśli się już nimi bawić, bo również zabawy słowem znajdziemy w tym tomie, to zawsze po to, żeby coś rzeczywiście istotnego wypowiedzieć. O czym więc tu przeczytamy? Jeleń jest erudytą, bez wątpienia, ale powiedziałabym tak, inkrustuje swoje wiersze tym, co wynika z jego rozległej wiedzy, w sposób niebywale taktowny, taki nienachalny. Nie mówi czytelnikowi, patrz i podziwiaj, jakie bogactwo lektur stoi za mną, poetą. Mówi raczej, zerknij, proszę, co dla nas wyczytałem tu i ówdzie i pomyślmy, razem pomyślmy, w czym nam ta nasza wiedza dziś może pomóc. Przykład? Kant. Być może miałeś rację, pragnąc dotrzeć do istoty rzeczy zamiast do serca kobiety, odrzucając nie zawsze czyste pragnienia dla czystego rozumu, nie musząc odczuwać ciężaru trosk o tych, których się kocha. Z niebem gwiaździstym nad głową i prawem moralnym w sobie. Ośmielam się jednak zapytać, czy przechodząc do innego bytu, nie chciałeś zaznać czułości dłoni zamykającej twe powieki? Zobaczcie, jak z jednej strony o jak ważnym egzystencjalnym dylemacie jest ten wiersz, o jak fundamentalnych wyborach życiowych, a z drugiej strony jak prostym językiem, przy czym prostym, rozumiem tu, komunikatywnym, udało się ubrać te pytania w pojęcia filozoficzne. O czym jeszcze tu poczytamy? O tym, co dla poety ważne, o urodzie świata, która jest obecna w tej zwykłej codzienności, w obcowaniu z ludźmi bliskimi, ze zwierzętami bliskimi, w widoku, powiedzmy, z balkonu swojego domu,
w deszczu, w tańcu, w zimie, w przyrodzie i w tym, co nam oferuje kultura. Znajdziecie w tych tekstach, powiedziałabym tak, pochwałę codzienności wynikającą z takiej dojrzałej świadomości, że życie jest tu i teraz, więc warto je zauważać, cenić i opisywać. O czym jeszcze tu poczytamy? Sporo jest wierszy, w których obecne są wątki religijne. Te wiersze są bardzo często takim pogłębionym namysłem raczej nad kondycją człowieka współczesnego, a w tym kontekście nad tym, co zostało dziś z pięknych założeń nauk Jezusa z Nazaretu. I te wiersze, jak mówię, zazwyczaj bardzo refleksyjne, prowadzą niestety często do smutnych konkluzji, że coś się chyba z nami przez te 2000 lat stało niedobrego. Zobaczcie przykładowo w takich fragmentach. Duszę się tutaj, powiedział Jezus z krzyża sejmowej sali. Albo w innym fragmencie. Nawet sam Bóg ukrył się za murem Planka i przeprasza człowieka za to, że obciążył go darem rozumu i wolności. Autor nie kryje się tutaj ze swoją religijnością, ze swoją wiarą, ale raczej bliżej mu, tak jako czytelniczka próbuje to sobie nazwać, że bliżej mu do pierwotnych założeń chrześcijaństwa, niż do tego, jak człowiek te idee przez 2000 lat zdążył na swój użytek podmalować. Zanim wysłuchamy pierwszego wiersza w autorskim wykonaniu, zobaczmy, jak w jednym z wywiadów Krzysztof Jeleń opisuje swoją relację z poezją. Poezja pozwala odnaleźć mi się w tym świecie, pozwala złagodzić ten dystans pomiędzy moją wewnętrzną łagodnością a okrucieństwem tego świata. Ja osadzam się w takiej poetyce łagodno-spolegliwej, tak bym to nazwał. Ale to jest właśnie mój sposób na ten świat. Anioły. Kasi Pawluś, jednej na milion. Anioły wcale nie muszą mieć skrzydeł, być zawstydzająco święte i nieskazitelnie piękne. Wystarczy jedynie, że człapiąc po szpitalnej sali, uśmiechną się przez ból, z czułością spojrzą w czyjeś oczy, czyjąś dłoń zamkną w swojej dłoni, a po kolejnej chemii, unosząc z góry wzrok, wykrzyczą łzami prośbę o cud. W kruchym ciele mają serca tak wielkie, że mogą nimi objąć cały świat. W tej książce sporo wierszy odnosi się do historii, również tej najnowszej, ale także do naszej, powiedziałabym, mocno pokomplikowanej współczesności. Polaryzacja, niepokojąca popularność skrajnych poglądów, zawłaszczanie pewnych haseł i wykluczanie tym samym całych grup społecznych dla przypodobania się innym grupom, czyli takie programowe wzmacnianie podziałów. To wszystko są tematy, od których poeta nie ucieka, ale zabiera głos w taki bardzo mądry sposób, wskazując na problemy, wskazując na fatalne, dalekosiężne skutki takich populistycznych i destrukcyjnych dla nas wszystkich działań, a jednocześnie nie ulegając pokusie moralizowania czy jakichś łatwych ocen. Przeciwnie, zobaczcie. Ten fragment przykładowo uważam, że jest idealny na te czasy, ale jednocześnie bardzo uniwersalny. Wy, którzy sprawujecie władzę, głos zabierając w mym imieniu, nie wyręczajcie mnie w sądzeniu, ja sobie z wszystkim sam poradzę. Poruszając się po agendzie spraw nam bliskich, tych współczesnych, apeluje poeta przede wszystkim o to, żebyśmy się po prostu wzajemnie szanowali, szanowali swoje przekonania, swoje odmienności, różnice poglądów. To takie oczywiste i
bardzo proste apele, chciałoby się powiedzieć, ale nie uważam tak. Uważam, że to jest absolutnie konieczny, piękny, czysty głos humanisty na rzecz wartości, które zostały i są wciąż na naszych oczach wypaczane. Czasem tak bardzo, że stanowią powoli karykaturę samych siebie. Że każdą zmianę w świecie zawsze należy zaczynać od zmiany samego siebie, to posłuchajcie tego wiersza. Gdybyś tak czasem przebił nadęty balon własnego ja, spojrzał w lustro, postukał się w czoło, uśmiechnął do własnej niedoskonałości, uporu stawiania na swoim tychy przekonań. Gdybyś przestał się uważać za pępek świata, istotę, która zasługuje na więcej szczęścia niż rozumu. Gdybyś Bogu podziękował za poczucie humoru, że stworzył takiego kogoś na swoje podobieństwo, o ile łatwiej byłoby znieść codzienność, polubić siebie, zrozumieć innych i spojrzeć na życie z dystansem, który pozwala dostrzec to, co naprawdę ważne. Zobaczcie, co my tu mamy. Jak subtelną, poetycką, ale ważną, powiedziałabym życiowo, propozycję rezygnacji z nadęcia, rezygnacji z nadmiernego pielęgnowania swojego ego, z rezygnacji z przesadnego karmienia się ambicjami. Takie, powiedziałabym, wezwanie do próby akceptacji niedoskonałości zarówno swojej, jak i drugiego człowieka. Przede wszystkim do spojrzenia na siebie z dystansem. Poczucie humoru, subtelną ironię, a najczęściej autoironię, właśnie dystans do samego siebie, do swojej twórczości, do swojej roli w życiu i w literaturze, a nawet do nazwiska, znajdziemy też w innych wierszach. Posłuchajcie jednego z nich. Poecie z imieniem Krzysztof. Poecie z imieniem Krzysztof wypada nosić nazwisko Baczyński, Karasek, Kuczkowski. Lecz żeby nazywać się jeleń, to nie przystoi. Z jelenia znacznie lepiej wychodzą pasztet, burger lub tatar, a nawet poroże, które dumny myśliwy powiesi nad kominkiem. Pasuje również do nazwy mydła i akcji Weź paragon, ale żeby się parał poezją, to jakoś głupio. Przez nią może co najwyżej wyjść na samego siebie i biec jak sarna przez napisany las, by w końcu wpaść sidła zastawiane przez słowa. Lecz zanim między rogi utraficie drania, jeszcze trochę pohasa w radości pisania. Poprosiłam o kilka słów o naszym bohaterze i jego poezji kogoś, kto może powiedzieć nam naprawdę sporo, ponieważ dobrze zna Krzysztofa, dobrze zna jego poezję, a także od bardzo wielu lat wspólnie z nim działa w literackim środowisku, a nade wszystko od lat się z nim przyjaźni. Z Krzysztofem Jeleniem łączą mnie relacje prywatne, które mam nadzieję mogę nazwać przyjacielskimi, relacje twórcze, ponieważ oboje zajmujemy się pisaniem, i relacje zawodowe, ponieważ oboje jesteśmy nauczycielami. Mamy również, tak mi się wydaje, podobną hierarchię wartości i podobne spojrzenie na wiele spraw. Jego i jego żonę Ewę znam od lat i bardzo cenię sobie tę znajomość. Od 20 lat współdziałamy, pracując w zarządzie Głogowskiego Stowarzyszenia Literackiego. Krzysztof to poeta humanista. I wynika to nie tylko z jego wszechstronnego wykształcenia filozoficznego i filologicznego, nie tylko z jego ciekawości świata, z tego, że jest erudytą, że jest człowiekiem, który udziela się aktywnie na wielu płaszczyznach, ale również, a może przede wszystkim z tego, że od lat jest wierny hierarchii klasycznych wartości, i od lat w centrum swojej poezji stawia człowieka i wszystkie jego sprawy. Wśród tematów, które w swojej poezji porusza Krzysztof Jeleń,
znajdują się na przykład jego stosunek do historii, zwłaszcza polskiej historii, trudnej, tej współczesnej również, której świadkiem i uczestnikiem jest i był poeta. W tej poezji znajdziemy również refleksję nad współczesną kulturą, nad tradycją, nad tym, jak świat traktuje właśnie wartości, które są wartościami ważnymi dla poety. Znajdziemy tam refleksję na temat relacji z drugim człowiekiem, relacji z Panem Bogiem, refleksję nad pięknem świata, nad przemijaniem. Krzysztof Jeleń afirmuje świat i to widać w jego poezji, ale to nie znaczy, że nie dostrzega w tym świecie tego, co może wywołać bunt. I ten bunt wobec na przykład przemocy, wobec nietolerancji czy wobec zwykłego codziennego chamstwa w relacjach międzyludzkich w jego poezji znajdziemy również. Co jest ciekawe, Krzysztof potrafi tak pisać o tych wartościach, ujmowanych przecież z perspektywy indywidualnej, osobistej, czasami wręcz intymnej, że każdy z czytelników spokojnie odnajdzie w nim, w tych refleksjach, część siebie. Każdy z czytelników odkryje, że te refleksje mogą być mu w jakiejś cząstce bliskie, czyli dokonuje się taka specyficzna uniwersalizacja tego przesłania poetyckiego. Język, którym posługuje się Krzysztof, to język bogaty i leksykalnie, i składniowo, bogaty w środki stylistyczne, ale jest to jednocześnie język, który jest nie przeszkodą, a mostem rzuconym czytelnikowi, nie odgradza go od przekazywanych treści, a wręcz przeciwnie, pomaga mu ich dotknąć, pomaga mu je zrozumieć. W wierszach Krzysztofa dokonuje się specyficzna nobilitacja codzienności, tak niedocenianej przez nas często, tak zaniedbywanej, uważanej za mało atrakcyjną. Krzysztof nobilituje codzienność, czyniąc ją świadkiem albo metaforą spraw dużo ważniejszych, spraw uniwersalnych, ponadczasowych. I takie spojrzenie na codzienność, jak również cała jego poezja, są mi bardzo bliskie. I mnie także ta poezja staje się coraz bliższa. Rekomendacja piłkowa na listopadowy wieczór. Zróbcie sobie jesienny seans z poezją Krzysztofa Jelenia. Pomarańczowo-korzenna herbata, kadzidełko, klimatyczne światło, kocyk, a może nawet kołderka, jak kto lubi. I poczytajcie, spróbujcie wskoczyć tam razem między te wersy. Polecam.